Cześć, tu Kamila. Dzisiaj chcę Wam pokazać moją kolejną inspirację dla sklepu skrappasja.pl. Jest to urodzinowy exploding box. Zrobiłam go z papierów z kolekcji Forever Young od Minty Papers, tak jak mają ostatnią pracę albumik urodzinowy, które możecie zobaczyć też na kanale. Exploding box jest w takich standardowych wymiarach. Bazę do wykonania tego pudełeczka możecie oczywiście kupić w sklepie Skrappasja. Ma ona wymiary takie tradycyjne dla Exploding Boxa, czyli ścianki mają rozmiary 10 na 10 cm. Natomiast ja bazę tego pudełeczka wykonałam sama, ze względu na to, że w środku umieściłam takie dodatkowe elementy harmonijki. Mam nadzieję, że widzicie wszystko w miarę dobrze. Takie dodatkowe elementy harmonijki. I ponieważ mój papier ma troszeczkę inny odcień niż baza, która jest dostępna w sklepie, więc wykonałam ją sama, tak samo jak to malutkie pudełeczko, ale gotową bazę takiego pudełeczka również w sklepie możecie dostać. I tak jak już widzicie, jest to pudełeczko ozdobione w taki tradycyjny sposób, czyli na skrzydełkach umieściłam kompozycję z elementów do wycięcia z kolekcji. Ten napis pochodzi z arkusza z napisami, które są umieszczone na takiej bardzo grubej tekturze. Ona ma chyba, jeżeli sobie dobrze przypominam, 300 gramów, więc idealnie się sprawdza, nie trzeba już jej podklejać. I oczywiście są to naklejki, więc trzyma się samo. Tutaj też naprzeciwko umieściłam też taką kompozycję z tych elementów do wycięcia. Natomiast na tych bocznych skrzydełkach zrobiłam takie maluteńkie harmonijkowe, to takie mini albumiki na zdjęcia. Ponieważ pudełeczko ma standardowy rozmiar 10x10, więc zdjęcia 10x10 cm tutaj się nie zmieszczą. Ale ja dokładnie sprawdziłam i zdjęcia na przykład z różnego rodzaju aparatów Instax tutaj idealnie wejdą. Albo zdjęcia też z fotobudki, z imprezy urodzinowej. Natomiast tutaj te dwie karty, które są ozdobą tych skrzydełek, tej harmonijki, podniesione są jeszcze dodatkowo na piankach, pochodzą z małej kolekcji Forever Young, z małego bloczka. Na stronie okładkowej zamiast tych maleńkich elementów do wycięcia mamy teraz takie karty 3x3. Więc one mi posłużyły tutaj do ozdoby przedniej części tych małych harmonijek. One są zawiązywane na taką wstążeczkę, na sznureczek woskowany oczywiście. Całą szpulkę możecie oczywiście kupić sobie w sklepie. To jest kolor malinowy róż. A tutaj dla ozdoby wycięłam jeszcze ze złotego papieru foliowanego taki aparacik. Aparacik wycięłam tym wykrojnikiem z Marian Design. Oczywiście możecie go też dostać w sklepie. I tutaj Wam pokażę ostatnio moje ulubione narzędzie, czyli małą maszynkę wycinającą Sizzix Sidekick. Ja ją wygrałam, ale Wy oczywiście możecie ją kupić w bardzo dobrej cenie w sklepie. Lubię ją dlatego, że ma mały rozmiar, mieści mi się na biurku, mam ją zawsze przy sobie. Ma nieduże płytki i tutaj przy pracach nad takimi niedużymi projektami, gdzie po prostu potrzebuję wyciąć z niewielkiego wykrojnika, jest idealna. Zawsze ją mam pod ręką, tak jak mówiłam, nie muszę jej dźwigać, tak jak tej dużej maszyny, wyciągać z szafki. Tak jak widzicie, dosyć często jej już używałam, ta płytka dolna jest już zniszczona. A drugą zaletą, która jest ogromną dla mnie zaletą, jest ta przystawka, która jest na spodzie. Zobaczcie, ja ją sobie tutaj postawię na macie do wycinania i już nawet na tej macie, która nie jest idealnie gładka, ona trzyma się znakomicie. Natomiast jeżeli ją przykleję do biurka, to nic jej nie ruszy. Jest dla mnie idealna dla wycinania takich małych elementów. Dobrze, ale powróćmy już do mojego projektu. Tutaj na środku umieściłam pudełeczko, które też jest ozdobione elementami wyciętymi z kolekcji. W pudełeczku można umieścić jakiś drobny prezent albo pieniądze po prostu. I tutaj na to wieczko ozdobiłam takim banerkiem z napisem Happy Birthday. Ono też jest z arkusza z elementami do wycięcia. Tak tylko przycięłam, że po prostu ucięłam te patyczki, grafikę tych patyczków, na których rozwieszony jest ten banerek, a zastąpiłam je takimi papierowymi słomkami ze złotą folią, żeby wszystko do siebie idealnie pasowało. A wszelkie tutaj mocowania zakamuflowałam pod tymi elementami do wycięcia. One są umieszczone warstwowo, podklejone na piankach 3D. Przejdziemy teraz do wieczka. Wieczka ozdobiłam taką kompozycją, która nawiązuje trochę do tych grafik, które występują w kolekcji. Od spodu umieściłam rozetkę, którą zrobiłam też z papieru skrapowego, oczywiście z tej kolekcji. Jest ona dosyć taka gęsta.
Fajnie to wygląda i podnosi całą kompozycję do góry. Tutaj ten napis Najlepsze życzenia też pochodzi z arkusza z napisami i tymi naklejkami na tekturkach. Jest naprawdę gruby i sztywny. I ponownie użyłam złotego foliowanego papieru, żeby wyciąć listki, środki kwiatów, a tutaj te kropeczki to są resztki, które zostały po wycięciu tutaj tych obiektywów w aparacikach. Do wycięcia tych kwiatów i listków używałam takiego oto wykrojnika. To jest wykrojnik Sizzix Bix, czyli ten gruby, taki ciężki wykrojnik, który służy do wykrawania materiałów, które są grubsze od papieru. Czyli na przykład wytną doskonale też w filcu czy w materiale. Ja już ten wykrojnik mam od jakiegoś czasu, ale jest dostępny nadal w sklepie Scrapasia i uważam, że bardzo warto go mieć, bo wycina bardzo fajne, takiej dosyć sporej wielkości kwiatki. Tutaj mamy właśnie kwiatka, mamy listki, a tutaj jest środek do kwiatka, który składamy na pół i zwijamy i otrzymujemy wtedy właśnie coś takiego zamiast tradycyjnych pręcików, żebyśmy mogli umieścić w środku kwiatka. I tutaj jeszcze dodatkowo są też elementy do wycinania motylka. A jeszcze w komplecie z tym wykrojnikiem jest folder do embossingu. Tak jak widzicie, tutaj te listki i kwiatki mają wytłoczenia, które właśnie powstały, kiedy przepuściłam już gotowe wycięte elementy, dodatkowo jeszcze w tym folderze przez maszynkę wytłaczającą, czyli przez mojego Sizzixa normalnych już rozmiarów. Tutaj jeszcze brzegi tego wieczka ozdobiłam taką koroneczką wyciętą dziurkaczem brzegowym, który już pokazywałam w ostatnim filmiku. Jest to dziurkacz firmy Vase & Creative i wycina właśnie taką delikatną koroneczkę. I to wszystko, co chciałam Wam pokazać dzisiaj, ale w dalszym ciągu filmiku zapraszam też do obejrzenia całego procesu powstawania tego pudełeczka. Także zapraszam do oglądania i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa!